Wiadomości z Małopolski. Dzieci, rodzice zastępczy, a także eksperci do spraw polityki społecznej i samorządowcy świętowali w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon Dzień Rodzinnej Pieczy Zastępczej, który odbył się w ramach Małopolskiego Kongresu Polityki Społecznej, organizowanego przez Województwo Małopolskie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. W ramach wydarzenia przewodniczący Sejmiku Województwa profesor Jan Duda wręczył małopolskim rodzinom zastępczym Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego Polonia Minor. Kwestia pieczy zastępczej w tej chwili to jest kwestia, nazwijmy to, priorytetowa. Mamy kryzys rodzin zastępczych. Sama, można powiedzieć, idea rodzin zastępczych opiera się w takim heroizmie. Trzeba naprawdę kochać dzieci, trzeba mieć gotowość służenia im przez całą dobę, żeby wziąć na siebie obowiązek opieki nad kilkoma, czasami nawet kilkunastoma dziećmi, z których każde ma za sobą bardzo często ciężkie przeżycie. Staramy się budować prestiż rodziny zastępczej. Chcielibyśmy, żeby takie odczucie było. Chcielibyśmy, żeby rodziny zastępcze, szczególnie dzieci, czuły się jak u siebie w domu, wiedziały, że województwo myśli o nich. Myśli w kategoriach i prestiżowych, ale również i konkretnych. Dzieci mamy zawsze uzdolnione, bardzo się cieszymy z tego, więc wspieramy tylko, żeby rozwijać ten potencjał. Pokazuję dzieciom, że nie tylko one są w rodzinach zastępczych i tak jak u nas pogotowiu rodzinnym, tylko też są inne dzieci, które też mają ciocie i wujków. Kongres to także 3 dni spotkań i wymiany doświadczeń ekspertów zajmujących się różnymi formami polityki społecznej. Małopolski Kongres to wymiana doświadczeń przede wszystkim ekspertów z całego naszego kraju, bo są przedstawiciele wszystkich regionalnych ośrodków polityki społecznej z całego właśnie naszego kraju. Na sali są również osoby, które bezpośrednio tworzą tą politykę społeczną, tworzą ekonomię społeczną, tworzą innowacje społeczne i to daje szansę na to, że kierunek oparty od 25 lat poprzez właśnie nasz ROPS krakowski jest dobrym kierunkiem i ten aspekt dynamicznie rozwija się, tym bardziej jeżeli na sali są osoby, które są partnerami, są bezpośrednio zaangażowani, to daje nadzieję, że właśnie ten segment tych miękkich projektów będzie się rozwijał. Widzimy chociażby te innowacje społeczne, że są chętnie odbierane przez osoby, które tej pomocy potrzebują. To oznacza, że to nie tylko duże inwestycje infrastrukturalne, ale również takie projekty miękkie, które powodują, że serce na dłoni dla drugiego człowieka, to dobro dla drugiego człowieka jest niezmiernie ważne. I na tym też powinniśmy się skupić na najbliższych latach.